Witam cię serdecznie i zapraszam na nagranie, w którym poznasz zasady gry ORP Orzeł. ORP Orzeł to gra dla dwójki graczy. Zanim przystąpicie do zmagań, umieście planszę na stole, a następnie niech każda osoba wybierze stronę, po której chce grać. Chcielisz się więc odpowiednio albo w polską marynarkę wojenną, grając tytułowym ORP Orłem bądź też we flotę niemiecką ścigającą polski okręt podwodny. Gracze umieszczają przed sobą zasłonki. Polska marynarka wojenna dysponuje czterema czerwonymi kośćmi oraz łącznie ośmioma żetonami ruchu. Cztery z nich to puste morze, na kolejnych czterech jest wynurzony okręt podwodny. Gracz umieszcza wszystkie swoje żetony za zasłonką. W lokacji talin na planszy umieszcza figurkę okrętu Orzeł. Analogiczne działania wykona gracz przeciwny, który będzie używał czterech białych kostek. Dysponuje on łącznie dwunastoma żetonami. Osiem żetonów to polaminowe, z czego cztery zawierają rysunek miny, a cztery są puste. I jeszcze cztery żetony okrętów Kriegsmarine. Wszystkie żetony gracz umieszcza za swoją zasłonką. Każdą rundę rozpoczyna polska marynarka wojenna od pierwszej fazy, czyli rzutu kośćmi. Przy ich pomocy gracze ustalają, jakie akcje wykonywać będą w drugiej fazie rundy. Po ustaleniu puli akcji przez orła, pierwszą fazę rzutów rozegra grający niemiecką Kriegsmarine. Następnie gracze przechodzą do drugiej fazy rundy, czyli rozpatrywania akcji. Ten etap także rozpoczyna grający orłem kiedy skończy, gracz przeciwny rozpatruje swoje dostępne w tej rundzie działania. Kolejność rozpatrywania poszczególnych kroków i faz zawsze jest taka sama. Po zakończeniu działań niemieckiej strony należy ustalić nową pozycję ORP Orła, przesuwając odpowiednią figurką. To trzecia faza, na której kończy się runda. Jeśli żadna ze stron nie spełnia swojego warunku zwycięstwa, gracze rozpoczynają nową rundę, zgodnie z tą samą kolejnością. Poznaj dokładnie zasady pierwszej fazy. Rzucanie kośćmi. Gracze rzucają wszystkimi swoimi kośćmi. Jeśli na jednej lub więcej kości, w moim wypadku na dwóch, wypadły czarne symbole, musisz odłożyć jedną z tych kości. Z kości pokazujących te same wyniki możesz odłożyć po jednej kości. Jednak każda z odkładanych w danym przerzucie kości musi pokazywać inny wynik. Następnie przerzucamy kości, jakich nie odłożyliśmy. I znów, jeśli są czarne symbole, niekoniecznie te same, odkładamy jedną kość. Drugiej w moim wypadku nie mogę odłożyć, bo ma ten sam symbol. Zatem muszę wykonać trzeci przerzut i niezależnie od wyniku, taką kość dołożę do puli kości akcji na tę rundę tego gracza. Gracz stroną niemiecką wykonuje tę fazę kierując się tymi samymi zasadami. Zatem rzut: wypadają dwa czarne symbole, z czego jeden muszę odłożyć. Mogę dołożyć obie kości z czerwonymi wynikami, bo każdy jest inny. Dokładam obserwację, pozostałe kości przerzucam i znów muszę odłożyć kość z czarnym symbolem, drugą mogę dołożyć, ale decyduję się na jej przerzucenie. Uzyskany wynik dokładam do puli. Gracz może wykonać maksymalnie cztery przerzuty i po każdym rzucie musi odłożyć co najmniej jedną kość z niepowtarzającymi się symbolami. Zatem w puli Kliks Marine są dwie kości z symbolem obserwacji oraz atakiem oraz dwie kości pozwalające albo przygotować okręt, albo wysłać dwa patrole. Na tym kończy się pierwsza faza rundy. Drugą fazę, czyli wykonywanie akcji na planszy, rozpoczyna zawsze strona polska, rozpatrując wszystkie symbole akcji na swoich kościach. Gracz rozpatruje akcję w dowolnej kolejności z wyjątkiem akcji wynurzenie, którą należy rozpatrzeć jako ostatnią. Zacznę od wytyczania kursu. Z puli żetonów ruchu za zasłonką gracza wybiera on żeton ruchu za każdy symbol cyrkla na kości i umieszcza na planszy zakryty, aby sąsiadował z orłem lub innym żetonem ruchu. Z tych żetonów gracz wytyczy kurs ku Cieśninom Duńskim, aby okręt mógł się tam przedostać. Dokładając kolejny żeton ruchu za symbol na kości, można taki żeton zatem umieścić w sąsiedztwie innego żetonu ruchu, jaki leży już na planszy. Utworzy on linię kursu orła. Kolejna kość pozwala graczowi w ramach jednej akcji dwa razy wytyczyć kurs, czyli użyć dwóch żetonów ruchu, dokładając je do tych już leżących na mapie. Istotne, aby pamiętać, iż gracz dysponuje czterema pustymi żetonami i czterema żetonami z okrętem. Ostatnia kość pozwala wybrać graczowi akcję: zerwanie kontaktu lub wytyczanie kursu. Decyduje się dołożyć jeszcze dwa żetony ruchu na mapę, sięgając po nie za swoją zasłonkę i umieszczając zakryte obok wcześniej położonych na planszy. Wytyczenie kursu polega na ułożeniu z żetonów ruchu orła łączącej się i nieprzerwalnej linii. Żetonu ruchu nie można umieścić w odseparowanym od innych żetonów lub figurki orła miejscu na mapie. Umieszczenie żetonów w linii ciągłej w taki sposób, że jeden pozostaje oddzielony od reszty ciemniejszą, zygzakowaną linią jest także nieprawidłowe. Żeton ruchu orła nie może zostać umieszczony na innym żetonie ruchu ani na polu z niemieckim okrętem. Mogę jednak wytyczyć kurs przez pole minowe. W takiej sytuacji odkrywam żeton polaminowego. Jeśli jest tam puste morze, żeton polaminowego usuwam z gry, a w to miejsce trafia żeton ruchu orła, oczywiście zakryty. Jeśli natomiast odkryty żeton polaminowego zawiera minę, grający orłem musi ujawnić, jaki żeton ruchu chciał tutaj umieścić. Gdyby był na nim wizerunek okrętu, imituje to sytuację, w której mina wybucha, a okręt zostaje trafiony i uszkodzony. Taki żeton ruchu orła usuwamy z gry. Jeśli natomiast grający Orłem chciałby umieścić na tym polu żeton z pustym morzem, trafia on przed zasłonkę gracza Kriegsmarine, ale za to, że ton z miną znika z planszy, jest usuwany z gry. Poznaj jeszcze inne akcje ORP Orła. Jedną z nich jest akcja zerwania kontaktu z niemieckim patrolowcem. Wykonujemy ją w sytuacji, gdy okręt wroga sąsiaduje z żetonem ruchu Orła lub z samym Orłem. Pozwoli ona graczowi za każdy symbol zerwania kontaktu zabrać z planszy żeton okrętu Kriegsmarine i umieścić przed swoją zasłonką. Inną akcją jest wynurzenie, które można rozpatrzeć po wykonaniu wszystkich akcji w danej rundzie jako ostatnią. Na czym ona polega? Otóż za każdy symbol wynurzenia na kości gracz może odzyskać swój żeton ruchu z pustym morzem i schować go za swoją zasłonką. Będzie przydatny do wytyczania kursu. Niestety w ten sposób nie można odzyskać żetonów z okrętem, które zostały usunięte z gry. Powróćmy do omawiania przebiegu rundy. Strona polska zakończyła rozpatrywanie swoich akcji. Czas zatem na przeciwnika, który teraz w analogiczny sposób wykona swoje akcje z dostępnych w puli kości. Przyjrzyjcie się zatem możliwościom niemieckiej strony. W wypadku tych czarnych symboli, akcja wysłania patrolu musi zostać wykonana jako pierwsza, przed innymi akcjami. Akcja przygotowania okrętu, ta ze strzałką, może zostać rozpatrzona w dowolnym momencie gry. Pozwoli to odzyskać niemieckiej stronie żeton z okrętem, jaki znajduje się przed zasłonką grającego orłem. Gracz może odzyskać tyle żetonów, ile symboli akcji posiada na kościach. Wrócę jeszcze do akcji wyślij okręt na patrol, którą możemy rozegrać przed wykonaniem innych dostępnych w puli kości akcji. Polega ona na umieszczeniu na mapie żetonów z niemieckim okrętem Kriegsmarine. Grać sięga po żeton za swoją zasłonkę i może umieścić go albo w sąsiedztwie żetonu ruchu Orła, bądź też na polu sąsiadującym z figurką polskiego okrętu podwodnego. Jeśli na planszy jest już żeton okrętu Kriegsmarine, kolejne można umieścić obok okrętu wyłożonego wcześniej. Jeśli rozgrywając akcję Wyśli Patrol, wszystkie żetony okrętów Kriegsmarine znajdują się już na mapie, gracz może w ramach tej akcji przemieścić żetony, jakie są już na mapie, w inne miejsce. Wciąż zgodnie z zasadą sąsiedztwa, czyli na pole obok żetonu ruchu lub obok figurki Orła bądź też innego okrętu. W wypadku prezentowanej akcji gracz musi wykonać ją dwukrotnie. Kolejne akcje Kriegsmarine to atak bądź obserwacja z symbolem oka, którą teraz omówię. Zatem za każdy symbol obserwacji gracz stroną niemiecką może odkryć któryś z żetonów ruchu Orła znajdujący się na mapie. Jeśli ujawni żeton ruchu z pustym morzem, zabiera go i umieszcza przed swoją zasłonką. Gracz przeciwny może go odzyskać akcją wynurzenie. Jeśli w ramach akcji obserwacja odkryjesz żeton zawierający rysunek orła, ten żeton zostaje odkryty na planszy. Kriegsmarine już wie, gdzie znajduje się orzeł, zatem będzie atakować. Przejdę więc do omówienia akcji ataku. Każdy symbol ataku, jaki gracz stroną niemiecką posiada na kościach, może usunąć z planszy odkryty żeton z okrętem orzeł. Akcja ataku nie pozwala graczowi Kriegsmarine usuwać zakrytych żetonów ruchu orła. Najpierw musi wytropić okręt podwodny, aby móc go skutecznie zaatakować. Jeśli niemieckiemu Kriegsmarine uda się usunąć wszystkie cztery żetony z ORP Orłem z gry, wygra starcie. Zerknijcie jeszcze na pozostałe możliwe akcje strony niemieckiej. Symbol mgły oznacza dla gracza stratę akcji. Taka kość jest więc odkładana bez rozpatrywania. Akcje stawiania min, natomiast trzeba rozpatrzeć jako pierwszą przed innymi akcjami, podobnie jak wysyłanie okrętu na patrol. Pozwoli graczowi umieścić na planszy zakryte żetony pulminowych, które można położyć w dowolnym miejscu na mapie. Grający stroną niemiecką dysponuje łącznie ośmioma żetonami pulminowych, z czego połowa to puste morze, których użyje blefując. Pozostałe to prawdziwe miny, które mogą uszkodzić okręt ORP Orzeł. Żetony umieszcza na planszy zakryte w tajemnicy przed swoim przeciwnikiem. Żetony pulminowych nie muszą sąsiadować z żadnymi innymi żetonami na mapie. Należy jednak pamiętać, że po ich rozmieszczeniu na mapie nie można już będzie zmienić ich lokalizacji. Zostaną na swoich pozycjach do końca gry. Po rozpatrzeniu wszystkich akcji fazy drugiej należy ustalić nową pozycję okrętu ORP Orzeł w ramach trzeciej fazy rundy. Najpierw należy sprawdzić, czy figurka ORP Orła łączy się z łańcuchem żetonów ruchu wyznaczających kurs, czy może został on przerwany akcją obserwacja bądź atak ze strony Kriegsmarine. Żetony niepołączone z Orłem usuwamy z planszy. Potem grający stroną polskiej marynarki wojennej może umieścić figurkę Orła na dowolnym, sąsiadującym z żetonem ruchu polu, niezależnie czy żetony są zakryte, czy leżą odkrytą stroną na planszy. Po takim ustaleniu nowej pozycji orła, żetony ruchu sprzątane są za zasłonkę grającego polską stroną. Pozycja żetonów pulminowych, jak również żetonów niemieckich okrętów patrolujących nie zmienia się. Jeśli podczas trzeciej fazy ustalania nowej pozycji orła nie ma żadnych żetonów ruchu na mapie, gracz może przemieścić figurkę orła o jedno pole w dowolnym kierunku. Grający ORP orłem wygra, gdy jego okręt znajdzie się na polach przy cieślinach duńskich oznaczonych na pomarańczowo. Zwycięstwo odniesie Kriegsmarine, kiedy usunie wszystkie cztery żetony ruchu z rysunkiem okrętu ORP-orzeł. Gra kończy się natychmiast, gdy któraś ze stron osiągnie swój warunek zwycięstwa. Zerknijcie jeszcze na przykładową rundę. Zaczyna grający orłem, rzucając wszystkimi czterema czerwonymi kośćmi. Odkłada czarny symbol. Dokłada jedną kość, pozostałe dwie przerzuca. Ponownie czarny symbol odkłada do puli kości akcji. A ostatnią kość przerzuca raz jeszcze. Tak uzyskane wyniki tworzą jego pulę kości akcji. Teraz dokładnie to samo robi przeciwnik grający Kriegsmarine. Musi odłożyć kość z mgłą, czyli strata akcji, dokłada czerwone symbole i dwie kości przerzuca. Uzyskał te same wyniki, a zatem tylko jedna kość trafia do puli, a druga wymaga przerzutu i zostanie dołożona do jego puli kości akcji. Zatem pierwsza faza rzutów kośćmi kończy się. Pora rozpatrzeć akcję. Zaczyna ponownie ORP-orzeł. Rozpatruje cztery akcje wytyczania kursu zgodnie z symbolami na kościach. Tu kolor symboli nie ma znaczenia. Musi zatem wybrać cztery żetony ruchu orła, spośród tych, jakie posiada za swoją zasłonką. Kładzie je na plansze, aby utworzyły one łańcuch, rozpoczynając od obecnej pozycji okrętu podwodnego i łącząc ze sobą w nieprzerwalną linię. Ostatnia kość daje mu możliwość wyboru akcji. Decyduje się na wynurzenie i odzyskuje żeton ruchu, jaki wcześniej skradł mu przeciwnik. Z uwagi na to, że wszystkie jego akcje zostały rozpatrzone, teraz pierwszą fazę rozpatruje grający Kriegsmarine. Pierwsza kość pokazuje mgłę, a więc ta akcja jest stracona. Następnie, zgodnie z zasadami, które już znacie, decyduje się na akcję Wyślij Patrol z kolejnej kości. Musi rozpatrzeć ją jako pierwszą akcję. Zatem sięga po dwa żetony niemieckich okrętów i umieszcza na mapie w sąsiedztwie żetonów ruchu Orła. Teraz może wykonać obserwację, na podstawie której odsłania wybrany żeton ruchu. Ten żeton jest pusty, zatem trafia on od razu przed jego zasłonkę jako zdobycz. Z ostatniej kości do wyboru pozostała mu jedynie kolejna akcja obserwacji, bo do ataku nie ma odsłoniętych żetonów. Zatem ponownie obserwuje odsłaniając kolejny żeton. Znów ukazuje on puste morze, a więc trafia przed zasłonkę jako drugi łup. Po zakończeniu akcji strony niemieckiej należy przejść do trzeciej fazy, czyli ustalania nowej pozycji orła. Zatem grający polską stroną decyduje, gdzie w sąsiedztwie żetonów ruchu przemieści figurkę swojego okrętu podwodnego. W ten sposób ustala nową pozycję okrętu. Po tym należy posprzątać żetony ruchu orła, umieszczając je za zasłonką i na tym kończy się runda. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was pomocny w rozegraniu Waszych partii w tę dwuosobową grę oraz nakreśleniu historii na nowo. Thank you